Witajcie, witajcie! Jesteśmy w trasie i stanęliśmy na takim super viewpointcie. Jesteśmy w Yosemite Valley, właściwie w Yosemite National Park i jedziemy do Yosemite Valley, żeby sobie pooglądać wodospady. A tutaj już widać ten wodospad chyba największy. Tam daleko, nie wiem czy widzicie. No i tutaj płynie ta woda. To jest najwyższy wodospad w Stanach. Najwyżej spada z góry na dół. I jak jedziecie, to co chwilę są takie viewpointy, można się zatrzymywać i podziwiać widoczki. Zobaczcie, jak to jest przepięknie. Przepięknie. Jesteśmy. Moi drodzy, idziemy teraz do wodospadu. Słyszymy go gdzieś tam w oddali. Ale go nie widzimy. Nie widzimy go. Ale go czujemy. Tak, bo już nam tutaj jakieś krople wody na nas opadają. Aczkolwiek nie wiemy zupełnie. O tam, patrz, to chyba tamta woda. Jak tu będziecie, to bądźcie tu rano, bo potem jest tragedia z miejscem do parkowania. Tak, no mieliśmy mały problem, ale pokrążyliśmy pół godzinki i znaleźliśmy, więc nie było źle. Ogólnie tutaj są takie opionowe skały. Prawo do góry idzie, widzicie? I takie dróżki. I tak się tu chodzi. Wyasfaltowane, pełna kulturka. Nie męczycie się zbytnio. Oczywiście jak chcecie, możecie iść na dół tam do strumyków i się zwilżyć. Niektórzy wchodzą w butach, współczuję potem wchodzeniu w mokrych butach. Niektórzy się kąpią cali, to gdzieś jest też takie miejsce, że możemy zostać mokrzy cali. I widzicie tam na dole, poszli się wykąpać. Woda bardzo czysta, przeźroczysta. To jest jakaś kupa i to jest chyba kupa jakiegoś niedźwiedzia, bo dosyć duża. I zbliżamy się powoli do wodospadu, słyszę. Tutaj woda już nabiera prędkości. Coraz więcej ludzi przy wodospadzie. Normalnie tutaj jak jest duży poziom wody, to tędy wszędzie płynie woda. Jak widzicie, teraz nie ma tutaj. Aczkolwiek i tak jest podobno duży poziom wody. No dobrze. Z tego co widzę, niektórzy ludzie są mokrzy, więc przypuszczam, że nas też może tutaj trochę zmoczyć. Jak widzicie, włosy mokre, zresztą na mnie już też coś kapie. Coraz bliżej, coraz większy wiatr, coraz chłodniej jest też. Dobra. Nie wiem jak wytrzymuje to mikrofon, dlatego że zgubiliśmy gdzieś naszą gąbkową pokrywkę i mikrofon może troszeczkę szwankować przy dużym wietrze, a tu jest duży wiatr, jest wodospad, chyba zaraz pójdziemy tam, a tutaj chyba z jednej strony takie widoki, a z drugiej strony takie widoki. Powiem wam, że jest tutaj dość zimno. Woda jest bardzo, bardzo zimna. I tak wygląda. Już jestem cały mokry. Tak wygląda wodospad. Nie mogę złapać oddechu, bo mi tak zabiewa. O, widzę, że jest cały mokry już ekran, więc ja, moi drodzy, na razie kończę. Powiemy wam później to, jak jeszcze kilka fotek zrobimy. A teraz już kończymy, bo jak widzicie, coraz bardziej mokry jestem ja i kamera. Tak, moi drodzy, jak tam widzieliście przed chwilą, widać dwa wodospady, górny i dolny. Przed chwilą byliśmy na dolnym, gdzie cali zmokliśmy, no prawie cali zmokliśmy. Nie podchodziliśmy pod sam wodospad, bo jakbyśmy tam podeszli pod sam wodospad, można było po skałkach tam podejść, ale no to jesteście kompletnie mokrzy. To możecie wykręcać koszulkę, spodnie, wszystko. A tutaj jak widzicie,
są dwa. Jeden to jest ten dolny tutaj, to tutaj właśnie przy tym na dole tutaj byliśmy. I jest potem ten górny też, tam na górny dzisiaj nie idziemy. No jest to jednak kawał drogi. I moi drodzy, ten górny wodospad jest prawie 3000 stóp nad nami. Czyli to jest coś koło niecałe 800 metrów w górę. 800 metrów w górę ten górny wodospad jest. My jesteśmy tu na dole. Na górę nie wchodzimy, bo tam jest zbyt daleko. Można byłoby wejść. Ale my nie mamy tyle czasu w Stanach, żeby chodzić po takich fajnych górskich ścieżkach. Jakbyście tu byli na dłużej, to oczywiście można sobie przejść. Tam widać, jak tam się wnosi taka mgiełka z górnego wodospadu. Opadająca, widać jak się tam wszystko rozbryzguje. No i moi drodzy, tak sobie spacerujemy tutaj tymi dolinkami naokoło. Naokoło nas potężne góry. Z tyłu za nami, nie wiem czy widzicie, wodospad. Tam go chyba widać. Tam mamy góry różnego rodzaju, na przykład tamta góra, którą o tam widzicie. Ona ma niecałe 3000 metrów. Tu przed nami jest kolejna, która ma też 2500 metrów. Więc... No. Więc można sobie tak pochodzić. Tutaj, wśród tych, tam, na tamtej górze w ogóle śnieg jeszcze leży, mimo że mamy początek lipca. Więc wysokości są tutaj takie, że utrzymuje się śnieg. Jest fajna dolina, można sobie pospacerować. Niczym... Nawet dla ludzi, którzy nie mają kondycji za dobrej, to tutaj są naprawdę fajne tereny spacerowe. Tak, i teraz dochodzimy właśnie do takiego mostku nad rzeczką. Tutaj gdzieś podobno podle krzaczka mieszkała kaczka. Chyba. A to nie ta bajka. To nie ta bajka, nie. Słuchajcie. Nie ta rzeczka. Mostek, który został wybudowany, abyśmy się mogli przeprawić na drugą stronę przez rzeczkę. Tutaj, pokazać wam tą skałę. O, stąd będzie super widok. Tak. Tutaj bardzo mocne nurty są. Zobaczcie zresztą sami. Tam widać tą najwyższą tutaj górę, o której mówiłem. I tak to... Poziom, bo zobacz, te drzewa już stoją w górze. Tak, no jest duży poziom. Ale... Chodź, stąd tutaj też te drzewa w wodzie są, więc jest no, wysoki poziom zobacz, wody. No, dotąd była woda, jak była powódź w 97 roku. A, proszę bardzo. W Polsce wtedy też mieliśmy powódź, tak, nie? Tak, tak. W tym roku. W tym czasie, tak. W tym roku mieliśmy powódź i tutaj dotąd aż sięgała woda. Zobaczcie, jak wysoko. Poszczególne lata. W 37 roku. Więc jak widzicie, no bardzo malowniczo. Tak, bardzo malowniczo. Można sobie tutaj pospacerować fajnie, popiknikować. Popiknikować i co istotne, nie jest tu gorące, nie ma 45 stopni, no nie tak ma. Jak mieliśmy 30 może. W Las Vegas. Jest około 30, więc przyjemnie chłodno. Drodzy, jesteśmy cały czas w Yosemite i stanęliśmy w kolejkę, żeby sobie wziąć jakieś jedzonko. Stoimy już chyba z pół godziny, trzeba tu swoje oddać. Bardzo dużo ludzi. Ale zaraz będziemy zamawiać. Będą to kanapki, a właściwie takie a la kanapko tosty. Zaraz będę zamawiał i jak zamówimy, to zobaczycie, jak to wygląda. 7 różnych rodzajów jest. Tutaj na górze można by było pokazać. Tam. Okej, moi drodzy, mamy już tą, mamy nasze kanapeczki. Zamówione. Gdzie te ogórki? W tym są ogórki. Wiecie co, ogórki? Ogórki w takiej... O. Niestety nie masz tostowanego, bo pani powiedziała, że ryby nie tostują ze względu na jakieś alergie. Wiesz co, to ja chyba się z tobą zamienię zaraz. No to proszę bardzo, możemy się zamienić, a chętnie wezmę twoje. Bo to jest łosoś surowy, prawda? Nie, on jest pieczony. Jest z tego zrobiona taka pasta i jest doprawiona z tego, co widziałem. Ale zobaczymy. Tak długo trwało, że prawie całą kawę już wypiłam. Tak, a moja kola widzę też już jakoś dziwnie wyparowała. A nikt było nie więcej. Nikt nie pił. Oj, zimna to lipa. No nic, taka jakaś uwalona tutaj. Jak moja jest też taka uwalona?
Wszystkim nawet nie ma jak zdjęcia zrobić, słuchajcie, tego. Bardzo dobrze wygląda. Smacznego. Mów ci dobre. Dobra, jest zimna. Chciałam coś na czepku zjeść. Ale ta moja też jest zimna, dlatego że panie dwa razy robiły kanapkę z pastrami, bo jedna im się rozwaliła, a druga im się prawie rozwaliła, więc czekaliśmy podwójnie i moja już zdążyła dawno wystygnąć. Ogórki małosolne? Nie wiedziałam, że w Ameryce takie znają. To nie pikle? Nie. Dobrze, że mam awokado. Można zjeść. A deserek mam taki o. Czekoladowy pudding. Posypka z ciastek i pianki. No i tutaj mamy to coś dziwne. Smor czekolad pudding. Widzicie? Czekolad pudding. Do tego jest to. No to jest ciastko, ciasto takie czekoladowe. Do tego możecie sobie dosypać o. Takie tutaj. Marshmallow, no zobacz, to jest marshmallow przecież. Ja nie lubię marshmallow. Lubisz marshmallow? Nie. Bardzo dobre. Spróbuję najpierw tego samego tego. Może pójdziemy gdzieś na grilla, to sobie podpieczymy te marshmallowy. Nie chcesz iść na grilla? Nie, ale dobre to jest. Marshmallowy? Nie, nie. Ja chcę tylko tego piasku. Ja tak nie przepadam za piankami. A ten piasek to co to? Ciasteczka. Pewnie bardzo niezdrowe, ale dobre. Można się zapchać. Kanapka była dobra, jedyne co mi brakowało to niestety chciałabym to zjeść na ciepło, a nie dało rady, to jest tak zimno już w tej klimatyzacji, że... Moja kanapka była tostowana. Tostowanie polegało na tym, że ładnie wędliny na bułkę rozkrojoną, ładnie wędliny, wkładali do takiego piecyka. Po 5 sekundach, no, góra 10, wyciągali. Gdyby od razu to zapakowali, mi tam dodali to, co trzeba i zapakowali, to ku biedy. Ale w tym samym czasie jeszcze tostowali mi drugą kanapkę do pastrami. Ta druga kanapka stoi, była zwykła kromka chleba, ale ciemnego. Przypiekła się od spodu, przywarła do papieru, w związku z czym nie mogli tego zrobić, więc wywalili ją i wrzucili ponownie do piekarnika nową porcję. Wrzucili tą nową porcję do piekarnika. Moja cały czas stała w tym czasie i już się chłodziła. No. Wrzucili... Dopiero jak ją zrobili, drugi dołożyli raz... Dołożyli masę warzyw zimnych. Tak, to drugi raz jak zrobili tego tą pastrami, co była, to wtedy dopiero zabrali się za moją. Ja chciałem jeszcze z awokado. Awokado jest z lodówki, więc posmarowali mi tym zimnym awokado. Dołożyli masę zimnych warzyw, więc była totalnie zimna, a nawet bym powiedział, że czuć było, że awokado jest z lodówki, bo było takie zimne. Moja też była zimna, z lodówki. Więc bez sensu jest to tostowanie. Poza tym, no, nawet nie było czuć, żeby była chrupka, żeby była stostowana. Mogliby to trochę dłużej tutaj trzymać. No. Ale nie mogą zbyt długo trzymać, bo jest kolejka potężna. Ale w parku się nie spodziewajcie nie wiadomo jakiego jedzenia, niestety. Tak, ale można zjeść. To całość. Zapłaciliśmy, były 3 kanapki, 2 desery. I 2 desery, to było $50, a napoje 3, no to napoje osobno płaciliśmy, to nawet nie wiem ile. No. No ale jakbyś miał porównać tego wczorajszego burgera, albo to ci ładnie smakowało? O, to burger. A mi to. Przynajmniej było na ciepło. A tu przynajmniej mam wrażenie, że zjadłam coś zdrowszego. Nie wiem czy tak jest, ale miejmy nadzieję, że tak jest. I moi drodzy, wracamy już z powrotem do naszego hotelu. Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Na dzisiaj już kończymy. Możecie jeszcze zobaczyć sobie drogę, jaką musimy przebyć, żeby wrócić do naszego hotelu. Cały czas przez kilkadziesiąt kilometrów taką drogą jechaliśmy, zakręty w tom i z powrotem, widoczki niesamowite. Więc polecamy Wam Yosemite. Żegnamy się z Wami i do usłyszenia już w najbliższym odcinku.